Witam wszystkich, witam koleżanki radnych, kolegów radnych, witam również zapomniałem, jak ten wasz wydział się nazywa? Wydział planowania. Wydział planowania, szefa i pomoc, tak? Ja jestem pracownikiem. Pracownikiem. Również witam. Dzień dobry. Mamy krótki porządek obrad, więc przechodzimy do następnego punktu. Przyjęcie protokołu z posiedzenia ostatniego komisji. Jest tam protokół. Wszyscy dostali na swoją pocztę. No i następny punkt, rozpatrzenie skargi pani Anny Woźnickiej. Dostałem taki dosyć z Wydziału Planowania dosyć taki obszerny materiał od was dotyczący tej skargi. Okazuje się, że to nic nowego, tylko już taka dosyć stara, zadawniona trochę sprawa. Ale ta pani zwróciła się do nas, no i musimy się nad tą skargą pochylić. Jest bardzo dużo w internecie informacji na ten temat. Może protokół najpierw. Aha, jeszcze protokół, tak. Dobrze, dziękuję. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. W takim razie, kto z koleżanek i kolegów jest za zatwierdzeniem tego protokołu? Kto jest za? Dziękuję. Kto się wstrzymał, nie widzę. Kto jest przeciw, też nie widzę. No i teraz już przechodzimy do tej skargi pani Anny Woźnickiej. Wszyscy dostaliście, nie wiem, czy ten obszerny materiał też był wysyłany, ale chyba tak, dostali to wszyscy. No i jeszcze mam taki, popatrzyłem sobie po internecie, cóż to jest za biuro i co to jest za pani ta Woźnicka. I są bardzo skrajne i bardzo różne opinie. Opinie o tej pani nie ma żadnego znaczenia. Znaczenia tylko, czy skarga jest zasadna, czy nie zasadna. No i dobrze. I w takim razie otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby się coś więcej dowiedzieć, czy zapytać o tą skargę, bo mamy tu przedstawicieli Wydziału Planowania. Nic nie można. Proszę. Dostęp do zasobów dotyczących informacji geodezyjnej jest uregulowany stosownymi przepisami. I ja odnoszę wrażenie, że ta skarga dąży do tego, żeby przymusić organy samorządu, które prowadzą te rejestry i które odpowiadają za treść informacji tam umieszczonych, do udostępniania gotowców, darmowych gotowców osobom prowadzącym działalność projektową. No niestety tak nie jest. Wszelkie rejestry, które są prowadzone, nie mogą być nieodpłatne, bo ich koszty utrzymania tych rejestrów ponoszą samorządy, ponoszą stosowne organy powołane. No. Analiza tych informacji internetowych, któreśmy otrzymali, i argumentacja pani Woźnickiej jest identyczna jak w wielu skargach, które trafiły do samorządów w Polsce. 80. Ja nie wiem ile, ale dużo jest. Kilkadziesiąt jest tych skarg. Ja sobie przeczytałem, wybiórczo to potraktowałem, przeczytałem kilka z tych opracowań dotyczących zasadności tej skargi. Okazało się, że na kilkadziesiąt tych skarg jedna została, ale też nie znam treści uzasadnienia. Jakiś sąd w Krakowie, tak, administracyjny w Krakowie coś tam rozstrzygnął, ale nie ma dostępu do treści uzasadnienia. Pomimo tego, że próbowałem skorzystać z systemu Legalis, który daje mi dość szybki do,
sądów, niestety nie ma tego orzeczenia w systemie legalizm. Natomiast generalnie rzecz ujmując, to tak jak mówię, pani chce sobie zapewnić bezpłatny dostęp do zasobów, które bezpłatne być nie mogą, ale nie jest pozbawiona dostępu do tej informacji. Bo te informacje, nie wiem, może się mylę, może pan naczelnik mnie napasuje, ale według mnie te informacje są zamieszczone w stosownych biuletynach informacyjnych i nie ma problemu, żeby ta pani sięgnęła, czy to drogą elektroniczną, no przede wszystkim drogą elektroniczną, i uzyskała te informacje. Tylko tyle, że trzeba za nie po prostu zapłacić. Nie trzeba. Generalnie no, tutaj my mamy tą ścieżkę taką sądową, która uznała tą skargę za bezsensowną, ale mamy też odrzucenie tej skargi przez ministerstwo, które w oparciu o przepisy też tą skargę oceniały, też uznało za bezzasadną. Minister Buda się podpisał. Tak. No i też szeroko uzasadnił. Tutaj ciężko cokolwiek jest tam dodać. Generalnie to, jeżeli wejdzie się na nasz BIP, to nawet jakiś rajk, jak otworzy tą skargę, to te wszystkie skróty dostępu do tej informacji, tam wszystkie są wypunktowane, nawet graficznie oznaczone, także no, jest to intuicyjne. Tak, to ja bym chciała też dodać, że nie jest to informacja geodezyjna, bo wszelkie mapy, które udostępnia starostwa, które udostępniają starostwa powiatowe, one, a i owszem, są wydawane odpłatnie. Natomiast w tym przypadku mówimy o zbiorach danych planowania przestrzennego, pełnych zbiorów danych ABP, miejscowych planów i studiów. I te wszystkie zbiory, zgodnie z tymi schematami aplikacyjnymi, są publikowane przez nas w sposób właściwy z rozporządzeniem. Nie dam się mi tylko też tej rozumieć, że to w celach marketingowych nam nie może tego zamieścić. Te informacje, które dotyczą samego planowania, myślę, że są wystarczające, bo te informacje geodezyjne to już stricte takie projektowe, no, żeby je tam jakoś bardziej nowo zamieścić. No ja z tego pisma zrozumiałem, że jej to potrzebne do celów projektowych. No, do analiz, wszelkiego rodzaju analiz przestrzennych. W ten sposób. No ale w oparciu o te analizy robi się projekty. Ale do tych jest norma, że wiele firm występuje z zapytaniami na przykład, czy sobie zrobić szacunki kosztowe. To w tej chwili mamy tego całą masę tego typu różnych zapytań. Znaczy my to też trochę rozumiemy pod kątem oferty marketingowej, ale nie takiej, żeby te usługi udostępniać nieodpłatnie, bo one są udostępniane przez nas w sposób nieodpłatny, tylko my je udostępniamy na mocy umowy, którą mamy zawartą z firmą Geosystem. Geosystem obsługuje ten nasz cały system informacji przestrzennej e-mapę. I my rozumiemy w ten sposób, że ta firma chciałaby zaproponować, zresztą w tej korespondencji również to się przewija, usługi konkurencyjnej firm. W ten sposób. Przecież tak? No tak, to można wyczytać, bo w którymś tam z tych pism jest napisane, że takie opracowania gdzieś kosztują nam 2,5 tysiąca. Ale teraz powiedzcie, gdzie to jest uchybienie burmistrza? No my nie dostrzegamy. I jest na internecie, to też Geosystem powiesił na swoich stronach, właśnie informacja o odrzuceniu skargi na burmistrza, prezydenta miasta czy rady. No i tu oni też im informują, że właśnie ta firma czy ta pani nie ma żadnych podstaw do skargi, ponieważ... Ale czy ta skarga nie jest w tej chwili w Olsztynie, w sądzie naszym? NSA? Wczoraj czy przedwczoraj prawomocny wyrok sądu. Ale to jest tożsamość stron? To są drastyczne do nas. Ale tożsamość stron jest? Czy to jest innego organu dotyczy? Ta firma skarżyła Urząd Miasta, burmistrza? Ta firma, tak, ona burmistrza. Pani Woźnicki? Tak. Pana Woźnicka złożyła właśnie na skargę do sądu administracyjnego. Jest rozstrzygnięcie? Tak. Prawomocny wyrok. To w takim razie nie mamy powodu, żeby procedować. To jest uwaga rzeczy osądowej. Ja mam pytanie, czy w terminie, nawet w terminie
odpowiedzi na nie to może czasu. Są takie kolejności, bym to mówię, zarzucił. W tym momencie musimy to zostawić skargę do rozpoznania, bo jest poważna rzecz osądzonej. Sąd wydał wyrok i koniec. Znaczy sąd wydał postanowienie. Zgadza się, postanowienie o odrzuceniu skargi. No, przysługuje jeszcze jednego odwoławcza. Jeżeli to postanowienie jest prawomocne, to nie. W tej chwili jest chyba podjęty film, a pani sprawdzała 78 uchwał. Czy to orzeczenie sądu jest prawomocne? 15 listopada. Tak. Z 15 listopada to na pewno jest prawomocne. 21 listopada. No to czego ta kobieta chce? Jak to zostało rozstrzygnięte? Z prawomocnego postanowienia. Bo tutaj byłyby dwie ścieżki. A nie, przepraszam. Ona tutaj skarży burmistrza na wykonanie czynności, a my mamy rozstrzygnąć, że burmistrz nie wykonał swoich obowiązków. Ale jakby klucz jest to samo, ale merytum sprawy już w sądzie osądzono. Przedmiot sprawy jest to samo. Poszło to ścieżką, tak, skarga bezpośrednio na burmistrza. Ja próbuję skarga do Dziwna moda na pieniądze na starości. No tu jest taka ciekawa informacja. Nie wiem, czy was to interesuje, bo przeczytałem to. Nawiązanie do trwającej kampanii przesyłania skarg na bezczynność wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta, do Rady Miasta i Gminy, której już Państwa informowaliśmy, tutaj postanowiliśmy śledzić losy skarg i ich procedowania w gminach. Informujemy, że zostały już uchylone pierwsze rozstrzygnięcia w tej sprawie, a aktualną listę uchwał postaramy się publikować do końca tego artykułu. Niespodzianek nie ma. Dla tych Państwa, którzy dopiero planują procedowanie spraw na komisjach, chcemy jedynie zwrócić uwagę na jedną sprawę, która uwypukla się po ostatnich zgłoszeniach, mianowicie zupełne pomieszanie przedmiotu skargi z jakimiś abstrakcyjnymi przykładami prezentowanymi przez przedstawicieli podmiotu skarżącego w formie telefonicznej czy wideokonferencji. Przede wszystkim proszę pamiętać, że tematem aktualnych skarg i wniosków są usługi pobierania i zapewniania przez państwa wynikającego z przepisów obowiązku udostępniania podpisanego zbioru APP. Tak więc postanowienie państwa teraz przed przedstawiciela podmiotu skarżącego działania WMS, też nie wiem co to za skrót, czyli usługi przeglądania, nie jest w ogóle związane ze skargą. Jest natomiast zwykłą próbą odwrócenia uwagi od problemu. Co więcej, sposób działania danej usługi w takim czy innym programie lub serwisie mapowym na pewno nie może być wyznacznikiem zgodności tej usługi z przepisami. Przykładowo, jeżeli usługa działa w zakresie Polska Mapa.net w geoportalu na przykład QGIS, tak, to na pewno nie jest prawdziwe twierdzenie, że nie działa nigdzie indziej. Proszę być czujnym i zwracać uwagę na przedmiot tych wystąpień, gdy z jednej strony macie Państwo konkrety i weryfikowalne fakty, takie jak zgłoszenie, ujawnianie usługi pobierania ATOM w rejestrze EZI UDP zgodnie z ustawą o IIP oraz możliwości walidacji udostępniwanego zbioru odpowiednim walidatorem przygotowanym specjalnie do tego celu przez ministerstwo, to co Panie mówiliście, pozwala potwierdzić zgodność zbioru ze schematem z rozporządzenia, a z drugiej strony jakieś nieprecyzyjne, oderwane od przedmiotu skargi twierdzenie, jakoby coś powinno być wyświetlone w takim czy innym sposób w drzewku warstw na takim czy innym portalu. Zresztą o kwestii działania usługi, między innymi w portalu GIOS, już pisaliśmy tutaj, więc to jest taka ogólnopolski jakiś tam problem, ktoś ma.
jakieś, nie wiem, nieuzasadnione pretensje, nie bardzo wiadomo o co. Jeżeli nie ma więcej głosów, to myślę, że przegłosujemy. Kto z Państwa jest? A co przegłosujemy? Że skarga jest bezzasadna. Czy to czym wiąże? Czy zostawić bez rozpatrzenia? Nie wiem i tutaj mam wątpliwości. Znaczy, ja bym nie, patrząc na to, jaka jest treść tego rozstrzygnięcia, teraz przeczytałem fragment, to tam dotyczy niewykonania określonych czynności przez burmistrza, a tutaj dotyczy skargi na, przepraszam, zaćmienie. Niewłaściwe udostępnienie na burmistrza. Tak, skargi na Niewłaściwe udostępnienie danych, więc to trudno by było nam utożsamić te dwa elementy. Więc tutaj możemy, tak jak ja to widzę, powinniśmy uznać skargę za bezzasadną i rekomendować Radzie oddalenie tej skargi, uznanie skargi za bezzasadną, zobowiązać przewodniczącego do poinformowania skarżących o uznaniu tej skargi za bezzasadną. Natomiast z tych fragmentów uzasadnienia, które przeczytałem, no, można by było skorzystać pisząc uzasadnienie tego naszego stanowiska. Bo w zasadzie przedmiot jest tożsamy, tylko inaczej nazwany. A to jest dość istotne z punktu widzenia prawnego, jak to czasami się nazwie, bo użytkowanie nie jest to samo, tożsame pojęcie z używaniem, a w języku potocznym są używane zamiennie. TWSA w Krakowie, o którym mówiłeś w uzasadnieniu swego wyroku, posłużyło się tą opinią informatyczną, która jest nieautoryzowana i która nie może być podstawą takiego orzeczenia tego sądu krakowskiego. I sprawa jest dalej jeszcze w toku. Znaczy, ja nie bardzo nie znam treści tego uzasadnienia, ale z tego co wiem, taka opinia informatyczna jest traktowana jak dokument prywatny i podlega ocenie przez sąd. No właśnie, a sąd tego tak nie potraktował. Ta opinia informatyczna i na tej podstawie przyjął tą skargę. Natomiast sprawa się toczy dalej, bo to był dokument nie mający jakby publicznego znaczenia. W każdym razie, z tego co Państwo mówią i z tego co się pisze, to dostępna jest, przynajmniej moje jest to wiedza, to uważam tą skargę za bezzasadną, bo to jest takie do osiągnięcia cudzym kosztem własnej korzyści. No i moje stanowisko jest podobne i w takim razie, jeżeli nie ma więcej głosów, to kto z Państwa, pani i panów radnych jest za tym, żeby nasza komisja uznała skargę pani Anny Kozińskiej za bezzasadną. Kto jest? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący. Głosów przeciwnych nie ma i takie nasze stanowisko przekażę Radzie. Dziękuję bardzo. Tytułem ciekawostki przeglądałem dzisiaj stary.